Ponad 4200 mikroprzedsiębiorców skorzystało z mikropożyczki stanowiącej jeden z instrumentów walki ze skutkami gospodarczymi epidemii. Powiadowy Urząd Pracy w Suwałkach poinformował nas, że wartość wypłaconej pomocy przekroczyła 21 milionów 100 tysięcy złotych. Wnioskodawcy, którzy złożyli wymagane dokumenty i uzyskali wsparcie w wysokości 5 tysięcy złotych walczą o przetrwanie swoich biznesów. Do tej pory z tej ogromnej grupy Ponad 4200 osób, zaledwie jedna nie spełniła warunków umowy, co zaowocowało koniecznością zwrotu pożyczki, poinformował nas Kamil Czarniawski, dyrektor Suwalskiego Urzędu Pracy. Co istotne, wnioski o tego rodzaju wsparcie można składać nadal. Program pomocowy wciąż działa, ale należy pamiętać, że mikropożyczkę można dostać tylko jeden raz. Od 22 grudnia 2020 roku podobny instrument, w formie dotacji dostępny jest dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19. Tutaj Powiatowy Urząd Pracy również udziela wsparcia finansowego w wysokości 5 tysięcy złotych. Pomoc dedykowana jest przedsiębiorcom, którzy na skutek drugiej fali epidemii popadli w kłopoty finansowe. O dotacje mogą starać się mikro i mali przedsiębiorcy, których wiodąca działalność została wskazana w tzw. ustawie cOVIDowej i odnotowali w październiku lub listopadzie ubiegłego roku spadek przychodów o co najmniej 40%, co bardzo ważne, fakt, że wcześniej skorzystali z mikropożyczki nie zamyka im drogi do tej do. rotaciji Na 21 stycznia powiatowy urząd pracy z 201 wniosków o dotację rozpatrzył pozytywnie aż 147. Zaledwie 12 przedsiębiorców nie spełniło wymogów określonych w przepisach. Ponad 40 wniosków jest procedowanych. Dokumenty do powiatowego urzędu pracy można składać zarówno w postaci elektronicznej, jak i papierowej. Wnioski są rozpatrywane w zasadzie na bieżąco według kolejności wpływu informuje dyrektor Nieco dłużej trzeba oczekiwać na decyzję, jeśli złożone dokumenty są niekompletne i wymagają uzupełnienia.